Dzień dobry, dzień dobry. Ignacy Ciuczek, Portal Games oraz wraz ze mną dzisiaj Joanna Kijanka. Witamy serdecznie i jesteśmy w filmie, w którym będziemy opowiadali o grze Isztar. Dla wszystkich stałych widzów naszego kanału jasna sprawa. W kilku słowach opowiemy, jak działa mechanika tej gry. W kilku słowach opowiemy, co w niej jest ciekawego i dlaczego nam się ta gra podoba. Natomiast nie jest to gameplay i nie jest to też tutorial, jak w tą grę grać. To jest taki sposób prezentacja tej gry. Ja w tą grę grałem ładnych parę razy. Pani też grała ładnych parę razy? No powiedzmy 2-3 razy. Powiedzmy 2 lub 3 razy, to są ładne parę razy. Autorem gry Isztar jest Bruno Catala, którego ja jestem wielkim fanem. Zrobił takie gry jak Five Tribes, jak Yamatai i Seven Wonders Duel. I co tam jeszcze? Czy ty jakieś jego gry? Tak? Czy nie? No z Duela chyba. Duela byś polubiła, tak? Więc proszę Państwa, gra Isztar, wydana w Polsce przez Portal, autor Bruno Catala. No to opowiadamy o tej grze. Jak przystało na grę wydawnictwo Yellow, gra wygląda przepięknie, ponieważ jest to wydanie przez wydawnictwo francuskie, a oni uwielbiają, że to było piękne, kolorowe i tak dalej. Więc mamy ładnych, wyrzeźbionych przez chińskie zapewne rączki ogrodników. Mamy przepiękną konewkę, którą ci ogrodnicy nam polewali tutaj po traku rundy. Mamy plastikowe fontanny. Mamy jeszcze, wspomniałem, jeszcze mamy przepiękne drewniane drzewa. Milion kryształków, które będziemy zbierali w grze. Dużo plansz, ponieważ te plansze, różnymi planszami się gra, też jak gramy. Talie kart, notatnik do notowania punktów. Bogactwo się wysypuje z tego wszystkiego. I jeszcze mamy plastikową wypraskę. Czy jest w tym pudełku kolorowo? W pudełku jest biało, jak ponieważ się wszystko wyszło. Tak jest. Natomiast generalnie gra wygląda obłędnie. Masa komponentów. Tutaj wszystko pięknie wygląda. Tak jest? Tak. I setup faktycznie jest super szybki dzięki wyprasce. Siup, siup, siup. Wyciągamy rzeczy na planszę i jedziemy. Opowiemy teraz Państwu, jak się tą grę gra. Jesteśmy teraz, droga Joanno, w rozdziale, jak się w tą grę gra i tak jak powiedziałem, nie będziemy wyjaśniać. Wszystkie reguły powiem w skrócie. Ja zacznę od najważniejszej rzeczy, która wszystko wyjaśni. Wiesz, co to jest za rzecz? Jak wygrać? To jest ten notatniczek, który już niektórych graczy przeraził teraz. O matko, to tam będzie liczenie punktów na koniec, a wszystkich eurograczy, eurosucharowków, o, będą punkty, będziemy liczyli punkty. Bo faktycznie ten notatnik wszystko wyjaśnia. Na koniec gry będziemy w różnych kategoriach punktowali sobie różne rzeczy. I teraz opowiedz, jak się te różne rzeczy zdobywa. Przede wszystkim będziemy sobie na koniec gry punktowali za wybudowane, wyrośnięte drzewa. Tak, nasze karty drzew, które będziemy zdobywać za pomocą zebranych przez nas kryształów. Czyli każde drzewo ma różne kryształy, które potrzeba, żeby ono wzrosło. To jest jakieś takie magiczne drzewo i te kryształy w trakcie gry zdobywamy. Jak takie drzewo zasadzimy, dostajemy punkty zwycięstwa na koniec gry. Tak. Jak te kryształy zdobywamy, powiedz nam. Aby zdobyć kryształy, będziemy wykładać kafelki. I te kafelki będą nam zasłaniały dane pola kryształów tutaj. Czyli na planszy w setupie są rozrzucone różne kryształy. I teraz Joanna i Ignacy grają, wrzucasz kafelki na planszę. No dobrze. I kryształki siup, siup, siup. To w takim razie powiedzmy, że ja ustawię swój ogród tutaj i wezmę ten kryształ. I masz pierwszy kryształek. I sobie zbierasz. Jest rozłożonych 5 kart drzew. Kiedy jakiś gracz zakupia jakieś drzewo, natychmiast się nowa karta ujawnia. Tak to jest, zgadza, prawda? Zgadza się. I jeszcze wykładamy wtedy drzewo. Jak sobie pobieramy kartę, to wykładamy drzewo. To na drzewo, dowolne pole trawy. To drzewo tam będzie miało znowu w jakichś tam różnych punktowaniach, wariantach. Nie będziemy zachodzili w szczegóły, ale on także nam może pomóc w punktowaniu. W późniejszej fazie gry. I tak będzie sobie tak się przebiegała, że w każdej rundzie każdy z graczy z takiego specjalnego tutaj kółka dostępny ogród będzie sobie wybierał jeden kafelek i będzie się dokładał. Mogę się dokładać do istniejących ogrodów, albo mogę założyć nowy ogród. Nigdy nie wolno mi połączyć dwóch ogrodów. Tak, tutaj... i ważne jest, że zawsze musimy zaczynać od fontanny. Ja zacznę od fontanny lepiej niż ty. Popatrz, jak ja tutaj się położyłem, że ja położyłem tego chudego w taki sposób, że dostałem teraz 2 kryształy i jestem strasznie sprytnym Ignacem, mam 2 kryształy i tam już wypatruję, co chcę sobie zrobić. Więc tutaj z jednej strony patrzymy, jak wykładam na planszę, bo walczymy tutaj, gdzie ten nasz ogród zbudować, gdzie są jakieś przewagi, co chcę uzyskać, ale także jakie kryształki chcielibyśmy z tej planszy sobie wysycić, bo na coś tam sobie planujemy. Dobrze to powiedzieliśmy? Zgadza się. Czy to były punkty zwycięstwa za uzbieranie tych wszystkich drzewek, które zebraliśmy. Drugie punkty zwycięstwa będziemy zdobywali za ilość kwiatów w naszych ogrodach. To pierwszy powiedz, jak się robi ogród? Aby mieć swój ogród, będziemy wystawiać naszych ogrodników na konkretnych polach kwietników i będziemy mogli ich wystawiać albo tam, gdzie kafelki wskazują ogrodnika,
Albo na tych z pytajnikami, gdzie będzie to oznaczało dowolne albo ulepszenie, albo właśnie wyłożenie ogrodnika. I wtedy to oznacza, że jest to nasz ogród. I teraz ten twój ogrodnik na tym jednym polu na razie ma jedną chryzantemkę. Zgadza się. Jest jedna chryzantemka i teraz już do końca gry będziesz starała się ten jego ogród powiększyć, powiększyć, powiększyć. Czyli byś sobie wzięła na przykład, patrz jak ja to teraz dobrze dostrzegam, że jakbyś położyła tego, to dostaniesz ten kryształek na potrzeby drzew. I tutaj tak to położyłem i ten ogród teraz się połączył, takie coś. I masz teraz chryzantemę, goździka, róże i tulipanka. Cztery punkty zwycięstwa. Czyli staram się, żeby ten nasz ogród był coraz większy i wypatrujemy na tym tutaj targu, gdzie są takie kafelki, co mają dużo tej zieleniny, tak? No a przede wszystkim nawet tych żółtych punktów. No właśnie. No to jest bardzo proste punktowanie. Po prostu zbieramy chryzantemki i kwiatuszki i na koniec gry zobaczymy nasz ogrodnik, na jakim polu z wieloma kwiatkami. Jeśli byśmy mieli zbudowali duży ogród, ale nie uda nam się tam rzucić ogrodnika, to nic punktów z tego nie ma. Zgadza się. I może powiedzmy jeszcze tylko Państwu, że mamy dwóch ogrodników na początek gry, czyli możemy mieć dwa ogrody i w trakcie gry jest możliwość zdobycia trzeciego i czwartego, ale to się trzeba troszeczkę nastarać. Tak? Zgadza się. Trzecią rzecz, za którą będziemy zdobywali punkty i tu jest największa frajda, jeśli gracze lubią negatywną interakcję, czyli walka o tym, kto tak naprawdę jest szefem danej fontany. W grze mamy tyle fontan, ilu graczy plus dwa, dobrze pamiętam? Chyba coś takiego, prawda? Czyli na dwóch graczy mielibyśmy cztery fontany i teraz jak my dokładamy różne ogrody tutaj do tych różnych fontan i jeśli byśmy tam mieli swojego kierownika, to teraz na razie ja tutaj walczę o tą fontanę. No i załóżmy, że w moim ruchu ja bym podjęła rękawicę. Złośliwa Joanna. I dostawiłabym się tutaj, jest pytanie, więc wchodzi tam twój kierownik. No i teraz wszyscy przy stole wiedzą, że przepraszam, czy tam już walczymy. I na koniec by się okaże, do kogo ta fontanna należy. Od czego to będzie zależało? Od tego, ile mamy zielonych pól, czyli nie patrzymy już na ilość kwiatków. Nie ale... chryzantemki, tulipanki, tylko tak, zielone pola. Tylko zielone pola. To na razie byłby remis. W przypadku remisu obaj gracze dostają pełną liczbę punktów. Za ale ja bym ci tego remisu nie odpuścił. Ja bym tutaj na pewno to jakoś tam wywalczył. I teraz, jeszcze żeby było ciekawiej, te fontany są trzech typów. Fioletowa, i tutaj mamy akurat dwie fioletowe. Jedna jest różowa, jedna biała i każda z nich ma inne punkty zwycięstwa. O tą białą, zanim jest najwięcej punktów zwycięstwa, tam będzie najbardziej zażarta walka, a o te fioletowe będzie mniej zażarta walka, bo jest mniej warta punktów zwycięstwa. Tak to dobrze powiedziałem? W przypadku, kiedy gramy na większą liczbę graczy, to fioletowych jest najwięcej, dlatego one jako najbardziej powszechne dają nam najmniej punktów. Czyli tutaj walczymy i się siłujemy na rękę, kto ma przewagę w fontanach. I tutaj ostatnia rzecz i dla mnie jest prywatnie najbardziej ciekawa, czyli to jest to unikalne punktowanie, prawda? Za te rzeczy, to jest to? Tak, tak. I tutaj faktycznie dzieje się dość dużo, ponieważ to końcowe punktowanie będzie predestynowane przez ulepszenia, które weźmiemy w trakcie gry. To jeszcze tylko powiem, jeszcze raz opowiem, co to są za historie są, ale jest tak, że w grze występuje pięć różnych jeszcze specjalnych punktowań i gracze sobie w trakcie gry mogą sobie powiedzieć, to ja chcę tak punktować, a inny gracz może tak punktować, a inny może udać, że będzie robił i tak będzie punktował, to jest nasza jakby strategia. Teraz jak to się robi? Aby wziąć końcowe punktowanie, najpierw, właśnie tak jak wspomniałam, będziemy musieli kupić ulepszenie w trakcie gry, aby sobie odblokować dopiero możliwość pójścia na końcowe punktowanie. Za dwa kryształki sobie kupię jakąś dowolnego tam koloru. Jakąś zdolność sobie kupię, nie tylko, że mam tą zdolność, co tam się wydarzy, to jeszcze jakby uruchomiłem sobie możliwość, że teraz za konia dwa kryształy, już to konkretne dwa punktowania sobie pójdę, prawda? Zgadza się. Ja ostatnio grałem na tym punktowaniu, to jest za każdą taką świętą tablicę, która była obok mojego ogrodu oraz miałem za każde drzewo też w okolicach mojego ogrodu. To była świetna strategia, nie wygrałem, ale plan był dobry. No ja kiedy ostatnio grałam, próbowałam właśnie pójść zamiast w zakupy drzew za kryształy, aby zdobyć jak najwięcej punktów za powiedzmy odwrotną kolejność punktowania, ponieważ tych fioletowych jest najwięcej, a w tym wypadku dają nam najwięcej punktów. Aczkolwiek też nie wygrałam. My tą grę dobrze znamy, my Państwu ją świetnie prezentujemy, natomiast nie mamy, że tak powiem, pasma zwycięstw dużego. Czyli tu powiedzieliśmy, że punktujemy za specjalne, różne jeszcze odblokowane i to jest właśnie fajne, że są pięć różnych dziwnych punktowań i my sobie wybieramy, jak będziemy chcieli danego dnia punktować. No i na końcu jest laur, co znaczy, że trzeba zrobić matematykę i sumować za drzewa, za chryzantemy, za przewagę przy fontannach, za to sobie sami odblokowaliśmy, siup i wygrywa. No i się okazało, że ostatnio przegrałem, Jan ostatnio przegrała, ale tak to wygląda.
W dużym skrócie, w mojej perspektywie, to jest to, nawet bym powiedział, taki troszkę ara control, że my tu walczymy o te przewagi. Albo walcząc o fontanny, ale nawet jak nie walczymy o fontanny, że na przykład ta fontanna już na pewno jest moja, to nadal staramy się jak najwięcej wysycić tych chryzantem i tych wszystkich kwiatków, więc też tam sobie budujemy coraz bardziej, a przy okazji planujemy, które kryształki sobie zebrać, bo chcemy sobie kupić drzewka. Tam jeszcze w ogóle można takie drzewko sobie gdzieś tam pobrać na boku. Tu jest więcej oczywiście akcji, o których nie wspominaliśmy. Tak? Co byś jeszcze tu powiedziała o tej grze? Czego ja mogłam... Nie zapomniałem. Jeżeli chodzi o mnie, to powiedziałabym najwięcej, że ta gra dużo zyskuje w momencie tego, jak wykładamy kafelki, bo faktycznie ta nieżyzna pustynia się zmienia w taki zielony, kolorowy ogród i no to po prostu wizualnie jest bardzo przyjemne. I tam jest... Każdą którą jest coraz ciężej, znaczy coraz mniej miejsc, gdzie możesz te sobie ogrody... Tak, ponieważ nie można ich połączyć między fontannami. Nie mogą się dwa ogrody połączyć razem, czyli to znaczy, że faktycznie jak takiego jednym moim ogrodem tak mocno wyjdę do przodu w kierunku innej fontanny... To inne jest tak ściśnięte. Tak, to troszkę dla siebie zaklepałem rzeczy. Proszę Państwa, tak wygląda Isztar. Przechodzimy teraz do kolejnego dzieła tego filmu. But once we've played the game, there is a ton of nuance in this game that you don't realize the first couple times you play it. There's times when you just want to hoard a bunch of gems, and you can score points for those. There's other times when you want to build massive flower gardens, and you can do that as well. And it's not just your decisions, but you're watching what the other players are doing. There's not direct conflict in the game, but there's a lot of indirect conflict. When you play it, you realize that it's even simpler than Carcassonne, and everybody who is into games enough to be watching my videos can play Carcassonne. It is more intuitive, more streamlined, but I also believe deeper. I like the options that I have here much more than in Carcassonne, and at the end I don't need to get a PhD in math to be able to score the game, which I sometimes feel that would help when I'm playing Carcassonne. Replayability is tremendously high, I have to say. I want to single this out because I think it is unbelievably replayable. No i proszę Państwa, przechodzimy do podsumowania tego filmu. Więc z mojej strony podsumowanie jest takie. Ta gra jest strasznie szybka. Ja grałem w nią po raz pierwszy, to byłem zaskoczony. 45 minut murzenia, planowania, działania. Grałem z synem i grałem z moją żoną. Dużo się działo, ale to się zamknęło wszystko w 30-45 minutach. Instrukcja bardzo prosta, ponieważ w swoim ruchu po prostu bierzesz klosuszek, kładziesz go na planszę i tyle. A teraz tutaj co się dzieje? Tu się dzieje planowanie różnych strategii, różnych punktowań, ale sama reguły są takie, że możesz śmiało pójść ze znajomymi, nawet jeśli nie są hardkorowi gamerzy. Mówisz Five Tribes od Bona Katala, to byś nie wytłumaczyła rodzicom pewnie. No, próbowałam z podejściem do starej gry w Mancale, ale... No właśnie. Yamatai też bardzo ciężki. Natomiast tutaj Bruno Catala prostsza, bardzo fajna gra taka dla odbiorcy, że powiem, szerszego. 45 minut, pół godzinki. Tak to wygląda z mojej strony. Pani coś od siebie jeszcze? No i ja chciałabym jeszcze tylko dodać, że też się świetnie skaluje na różną liczbę graczy. O, tu się wspaniale skaluje. Bo ja grałem na 3 i na 4 i faktycznie i wszystko było bardzo sprawne. Tak, o to mi umknęło. Też można stwierdzić, że jest pewna regrywalność, ponieważ możemy naszą planszę oraz nasze fontanny ustawiać w dowolnej kolejności, czyli na przykład w innej grze możemy próbować pójść w coś takiego i też te obszary, o które będziemy walczyć, będą się zupełnie inaczej rozkładać. To jest bardzo zaskakujące i fajnie, że o tym przypomniałeś, bo o tym zapomniałem i nawet o tym czytałem na forach, gdy ludzie zwracali uwagę, że faktycznie ta instrukcja zachęca wręcz. Twórzcie swoje własne mapy, swoje własne zupełnie układy, bo ta gra będzie miała zupełnie inną dynamikę i to jest fajnie pokazać, że taki nagle się robi taki wąż, nagle hola, hola, to nagle ta najdroższa jest tam bardzo odcięta, można to robić zupełnie inne rzeczy. Fajnie to pokazać, to faktycznie i na tej tam by było teraz ciasno. Ja bym teraz tą fioletową, bym go przyciął i go tam potem go udusił. Tak, tutaj już można fajne strategie właśnie z odcinaniem fioletowej, szybkie podejście na tutaj wysunięte obszary zrobić. Są opcje, proszę Państwa. W bardzo prostych regułach są opcje. Polecam się z Isztarem. Dziękuję. Po raz pierwszy w tym cyklu filmu wystąpiła Joanna Kijanka, więc bardzo prosimy o komentarze, czy mieliśmy już duet ja i Marek, mieliśmy duet ja i Grzegorz, czy ty kręciłeś z Grzegorzem w duecie jakiś film, czy zawsze ja jestem, bo i tak jest, czy jestem niezmiennym elementem tego programu. Joanna, gość specjalny, dziękujemy. Dziękuję.